Cześć przyjaciele. Dzisiaj taki film, który w zasadzie nie będzie odpowiedzią na jakieś tam wasze pytania, tylko będzie taki film, który ja w zasadzie to nakręcę wam, a dlatego, że oglądam gdzieś tam te wasze filmy z tymi ciągnikami, z tymi sprzętami, filmy, prezentacje różne tam. I no nie powiem, bardzo mi się podobają wasze filmy, ale w tych ciągnikach jest parę rzeczy, które wypadałoby wiedzieć. I niejednokrotnie widzę, że pomimo tego, że gdzieś tam na forach, gdzieś tam ja może co nieco mówię i różne tam jakieś wypowiedzi są ludzi, którzy się tutaj troszeczkę znają na tym, to widzę, że i tak macie jakoś tam czasami to zrobione po swojemu. I dlatego ja nakręcam ten film, żeby tutaj parę rzeczy wyjaśnić, bo po tym jak już ten film posłuchacie, obejrzycie, to jak już sobie na przykład silnik zatrzecie, to będziecie mogli powiedzieć, że to własnej głupoty. Więc tak, jedna z takich podstawowych rzeczy, która w tym ciągniku jest bardzo ważna, to jest filtr oleju. Panowie i panie, w tym ciągniku jest wkład. I często zdarza się, niestety, i często gdzieś tam ktoś pisze, że te wkłady są tanie i można za 10 zł sobie go gdzieś tam kupić w sklepie. Jak już wiele razy gdzieś tam czytałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy zajmują się naprawami, tymi silnikami i wiedzą o co chodzi, to wspominali, żeby nie kupować tych filtrów za 10 zł polskiej firmy, która sobie tam gdzieś dorabia. Dlaczego? A dlatego, że ta polska firma sobie dorabia te filtry i one są filtrami przelewowymi. W tych ciągnikach często się zdarza, jeżeli ktoś ma bardzo dobre ciśnienie jeszcze, że ten filtr zostaje ściągnięty. I dzieje się coś takiego mianowicie. Filtr zostaje ściągnięty, ponieważ w środku nie ma siatki metalowej, jak w oryginalnym filtrze. Filtr zostaje ściągnięty. W środku w filtrze jest taki kruciec plastikowy, taka rureczka, która zostaje zgnieciona. I później ten papierek i te kawałki plastiku wędrują sobie prosto do kanałów olejowych. Oczywiście tutaj chyba nie trzeba nikomu dalej rozwijać tego tematu, bo wiadomo, co się dzieje, jak po kanale sobie pływają jakieś paprochy. Czy dzieje się coś takiego, że silnik się zaciera? To jest pierwsza sprawa. To jest pierwsza bardzo ważna sprawa. I jak już mówię, jeżeli ktoś sobie zatrze ten silnik po tym, jak używa takich filtrów właśnie, bo nie myślę tutaj, że to jakaś reklama jest. Ja nie jestem żadnym handlarzem, ja nikomu tego nie sprzedaję. Tak więc to jest tylko i wyłącznie po to, żeby wam pomóc. Tak więc mówię, te filtry jest podstawa. Ja się spotkałem już dwukrotnie z tym, że był gdzieś filtr ściągnięty, no i niestety silniki poszły do naprawy. Druga sprawa, wentylator. Jak już wam mówiłem w tym filmie tam o pompie wodnej, ten wentylator nie jest to tak do końca dobre rozwiązanie, bo zdarza się, że ten wentylator, że się tam uszkodzi ten czujnik i ten wentylator wtedy się nie kręci. Wiadomo, jaki jest efekt. To jest druga taka sprawa. Tu już nie będę rozwijał tego. Trzecia sprawa. W tych ciągnikach zdarza się czasami, że się zawiesi termostat. W zasadzie nie tylko w tych. To termostat się zawiesza w różnych innych silnikach też i nie jest to żadna jakaś tam wielka nowość. Tak więc warto dbać o te termostaty, tam od czasu do czasu zerknąć, czy on nie jest tam jakiś cały zakamieniony, szczególnie jak się ma jeszcze te stare, takie, które były metalowe, one się bardzo zakamieniają i tam wtedy wiadomo, że ta praca nie jest taka, jaka powinna być. To jest z tym termostatem kolejna sprawa. Następna sprawa, która w tych ciągnikach jest i która też widzę, że dużo ludzi niestety nie ma tego zrobionego. Przejdziemy sobie do tego ciągnika.
to jest centralne smarowanie pompy paliwa. Jak już wiele razy był poruszany temat, w tych ciągnikach te centralne smarowanie to był taki troszeczkę no, nieudany pomysł. Ja wam tutaj pokażę teraz, jak to zostało zrobione przez firmę, która naprawiała mi silnik. Bo jak widzicie, tutaj centralne smarowanie w 323 było poprowadzone przez sprężarkę do pompy paliwa. I normalnie, jeżeli to działa, to tutaj jest rureczka, która jest doprowadzona do pompy. Tutaj był spływ do silnika. No i to całkiem dobre rozwiązanie, ponieważ nie trzeba sprawdzać tam, czy tam ten olej jest, czy go nie ma. Bo olej jest cały czas z układu smarowania silnika. Ale jest w tym ogromny minus. Mianowicie taki, że zdarza się w pompie coś takiego, że zostaje olej wlewany do tej komory, gdzie jest regulator tam na dole, z różnych powodów. Może to być przez sekcję, może to być przez pompkę zasilającą. I co się wtedy dzieje? Dzieje się wtedy coś takiego, że te paliwo, które do pompy jest wlewane tam do tej dolnej, to ono płynie do silnika z powrotem. Pewnie znacie taką sytuację już, bo na przykład nasze Ursuski mają taką rurkę przelewową. Jak już później pompa jest zużyta, to tam sobie od czasu do czasu idzie troszeczkę paliwa. I właśnie, jeżeli tutaj jest to centralne smarowanie zamontowane, to sobie to calutkie paliwo idzie do silnika. No i wtedy byście powiedziało, no dobra, no to jak zauważysz, że przybywa tego oleju, no to coś z tym zrobię. Ale jest też coś takiego, że jak wiemy, każdy silnik diesla bierze sobie tam jakąś ilość oleju. I jak ktoś mówi, że nie bierze, to wydaje mi się, że oszukuje. Każdy silnik jakąś tam ilość bierze, producent nawet sobie zastrzega, czy gdzieś tam pokazuje, ile to powinno być tego oleju. Normalnie to jest tak, że jak silnik jest w dobrej kondycji, to tam od wymiany do wymiany powinno spokojnie wystarczać. I nie trzeba nic tam dolewać. I jeżeli tak nasz silnik sobie bierze teraz olej i nam przybywa tam paliwa do tego oleju, no to my możemy nie zauważyć po prostu, że tam coś przybywa, bo coś oleju jest zabrane, coś paliwa przybywa, no i wydaje się, że stan cały czas jest. O, jak super. Nie ubywa oleju w ciągniku. Mój ciągnik nie bierze oleju w ogóle ani troszkę. No właśnie. Tylko że ten olej cały czas tam jest, ale on jest coraz rzadszy, bo tam do niego paliwo dochodzi. No i wtedy też efekt jest jaki jest. Ciśnienie spada. Jest coraz niższe. Smarowania nie ma. Silnik zatarty. No i znowu, jak to ta IFA jest kiepska, bo się silniki zacierają. Niewiadomych przyczyn. To jest kolejna sprawa. Następna sprawa. Pokażę wam tutaj. Widzicie? Tutaj na dole te płaskie to jest stan oleju. Pokazuje 11-16 litrów. 11-16 litrów. I tutaj te górne. Te górne kreski to jest stan taki, jaki powinien być. Tutaj w tym silniku 16 litrów to jest zdecydowanie za mało. Zdarzało się, tutaj to akurat mi też powiedziała osoba, która się tym zajmuje, że po prostu były wkładane nieodpowiednie bagnety do tego. I jak ktoś pracuje i sobie naleje 16 litrów i gdzieś pracuje w górzystym terenie albo gdzieś tam ubija kiszonkę, no to szybko zauważy, że skacówka mu zacznie mrygać, podskakiwać. I dlaczego to tak się dzieje? Ano dlatego to się tak dzieje, że tego oleju jest za mało. W tym ciągniku, mianowicie, stan oleju powinien być jakieś 25 litrów. 22, 25, w zależności od tego, kto co tym ciągnikiem robi i w zależności od tego, jaka tam miska jest, bo też były różne miski. Ale na pewno tego oleju powinno być ponad 20 litrów, a nie 16. 16 litrów to, powiem wam, 11 litrów do 60 trzeba wlać. A tutaj taki duży silnik i ten. I na pewno to nie jest wystarczająco. Tak więc stan oleju w tym silniku gdzieś pomiędzy 22 a 25 litrów. Tak.
To by była taka rzecz. Jeszcze wam powiem o jednej rzeczy, takiej ważnej. Jednej rzeczy takiej ważnej. Widzicie, tutaj troszeczkę brudno, bo pompa wodna niestety się zepsuła. Filtr wymienny. Jeżeli ktoś ma stary typ filtra, to ten filtr nie jest wymienny. Jak ktoś to miał, to wie, że to jest filtr taki siatkowy, płytkowy, można sobie to tam nazywać, jak tam się chce. W każdym razie on nie jest wymienny. Ten filtr jest do mycia. I na co trzeba zwrócić uwagę? Ja nie będę wam teraz tego rozkręcał i pokazywał, ale wam powiem. Jeżeli ktoś ten filtr weźmie, bo tam są płyteczki, są takie talerzyki z płytek i one się nakłada na rurkę i na dole jest nakrętka. Ważną sprawą jest, żeby tej nakrętki nie dokręcać za mocno. Dlaczego? Ano dlatego, że czy te talerzyki zostaną tak zgniecione, że nie będzie tam przepływu. Jak to się objawia? A mianowicie tak, że wskazówka od filtra oleju, a czy od ciśnienia oleju jest ospała. Z kolei taka troszeczkę inaczej niż jak w silniku nie ma oleju, to ona gdzieś sobie tam podskakuje żwawo, ona jest bardzo ospała. Powoli puszczamy gaz, to ona powolutku opada. To może być związane z tym, że ten filtr jest albo zabity, albo jest po prostu za mocno skręcony i wtedy nie ma tego przepływu odpowiedniego. Ja jak to będę robił, jak będę wymianę oleju robił w tym ciągniku, to będzie w tym roku chyba. Jak dobrze pamiętam, bo tak olej to no, raz do roku, co 2 lata, co najmniej, bo on tak dużo nie pracuje, że ten ciągnik, żeby tam trzeba było ten, to ja wam to jeszcze dokładnie pokażę, ale też zwracać na to uwagę. Dobra, ja myślę, że to są takie naprawdę podstawy, które naprawdę trzeba by było wiedzieć. Jeszcze tam jest jedna rzecz, mianowicie ta oryginalna świeca płomieniowa, tam też trzeba zwrócić uwagę na to, czy ona jest sprawna, bo jak nie jest sprawna i ten zaworek nie domyka, to wtedy nam będzie też olej napędowego. Tak więc tam też warto by zwrócić uwagę na to, czy to aby na pewno jest sprawne. Dobra, i to są wszystkie takie sprawy, które trzeba wiedzieć. To jest takie naprawdę dla raczkujących. Jeżeli ktoś takich rzeczy nie wie, no to są takie naprawdę podstawy. I mówię, jeżeli ktoś teraz to wie i sobie silnik zatrze, bo są też tacy ludzie, którzy uważają na przykład, że te filtry są dobre, bo on używa to od jakiegoś czasu i nic się nie dzieje. I jak to wie i silnik zatrze, to dobra, to na razie żegnam was, życzę miłego dnia, pa!